weekend odbywają się w Kalwarii Zebrzydowskiej Dni Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej. Zebrajcie tu uczestnicy z 22 wspólnot. No i razem tutaj śpiewamy, modlimy się, spędzamy czas, ale co najważniejsze, oddajemy się Bogu i trwamy przy Nim. Czym są Dni Wspólnoty? Najkrócej mówiąc, jest to spotkanie, które gromadzi młodzież od najmłodszych dzieci poprzez taką młodzież gimnazjalną, starszą się animatorów, którzy ich prowadzą. I podsumujemy tutaj wakacyjne nasze spotkania rekolekcyjne, które trwały przez 2 tygodnie w lipcu i sierpniu. I teraz się spotkamy, by dzielić się radością tą, którą razem wspólnie przeżyliśmy. Podczas tego weekendu zebrała się tutaj młodzież z 22 wspólnot, co daje nam około 400 osób. Jednak można powiedzieć, że nie sama liczba jest najważniejsza, ale najpiękniejsze jest to, że w każdej z tych osób możemy po prostu zobaczyć piękno Pana Boga. I tak gdy wczoraj podczas koncertu Tał przekazywał nam swoje świadectwo, też dzielił się swoją muzyką, mogliśmy razem z nim to przeżywać i trwać w jedności w tym, co nas wszystkich łączy. Jako że są dni młodzieży, chciałem się trochę podzielić moimi refleksjami. No niestety z przykrością patrzę w przyszłość, naprawdę. Dzisiejsza młodzież jest bardzo trudna. Nie umieją się bawić, radować, naprawdę. Nie o to walczyliśmy, naprawdę. Staramy się, formujemy ludzi. Ale nie tędy droga, to jest jakaś aberracja, co tu się dzieje, naprawdę. Zobaczcie sami. Gdzie tu jest Bóg, gdzie wiara? To jest wszystko jakieś pomieszane. Nie, ja w to nie wchodzę, dziękuję. Jestem bardzo zbudowany postawą młodzieży, która ma w sobie wiele pasji, wiele wiary, nadziei. Potrafi tą radość przelać, wyrazić w sposób bardzo, bardzo wartościowy i dobry. Możemy zobaczyć. Mają niesamowite dobre serca, które trzeba powoli odkrywać, formować. Myślę, że będzie to naprawdę święta młodzież tego im życzy. Polska młodzież to jest kwiat narodu, ponieważ tak, należy do niego narodu. Ja i ten tutaj pan i jeszcze inni ludzie, którzy byli na tych dniach wspólnoty. Polska młodzież to kwiat tego narodu, to duma tego narodu i to przyszłość tego narodu. Tak.